Tomasz Wasilkowski, nowy trener Exact System Norwida Częstochowa. Witamy w Częstochowie. Dziś pierwsza szansa była, aby zaprezentować się częstochowskiej publiczności, dziennikarzom, także sponsorom klubu. Jakieś emocje tutaj dzisiaj towarzyszyły trenerowi? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj jest bardzo spokojnie. Tak naprawdę chyba rola trenera jest rolą takiego aktora, jest na pierwszym planie, więc dzisiaj wyjście na luzie przed publiką to nie stanowi jakiegoś wyzwania. Natomiast cieszę się, że tu jestem i cieszę się, że doszliśmy do porozumienia, że będę mógł tu pracować przez najbliższe 3 lata i zobaczymy, do czego nas ta współpraca zaprowadzi. No właśnie, mówi się, i to dosyć głośno, że za 3 lata Norwid ma wylądować w Plus Lidze. Taki jest cel, o tym wspominał też już nowy dyrektor sportowy klubu, Radosław Panas. No, można powiedzieć, że musi trener w to wierzyć, bo inaczej pewnie takiej propozycji by nie przyjął. Wszystko się opiera na wierze i na ocenie możliwości. Na tą chwilę nie jesteśmy kompletnie gotowi ani pod względem finansowym, ani organizacyjnym. Natomiast skusiła mnie perspektywa planu 3-letniego, gdzie można coś zbudować i gdzie powinniśmy zwiększać nasze możliwości organizacyjne, finansowe po to, żeby w tym 3. roku zawalczyć sukcesywnie o Plus Ligę. Natomiast to wymaga czasu i to wymaga cierpliwości. Musimy być cierpliwi, bo ta drużyna, która w zeszłym roku zajęła 6. miejsce, praktycznie nie istnieje. Będzie dużo młodych, nowych chłopaków. Będą też, wydaje mi się, ciekawe powroty, ale to wszystko w swoim czasie. No i zobaczymy, co będzie, jak ta grupa powstanie, bo jeszcze drużyna nie jest zamknięta. Jak oni będą wyglądać, jak się będą rozumieć, jak będę ja ich rozumiał, co będę w stanie od nich wyciągnąć i zobaczymy, jak ten sezon będzie wyglądać. To będzie trudny sezon, zwłaszcza dla tego klubu po dobrym rezultacie w zeszłym roku. Ale taka jest praca trenera i ja się tylko cieszę, a nie boję. No właśnie, zmiana trenera to jedno, ale zapowiada się kadrowa rewolucja. Kiedy możemy się spodziewać pierwszych nowych nazwisk, a także informacji o ewentualnie przedłużonych kontraktach z zawodnikami, którzy byli w tym sezonie? Myślę, że najbliższy czas. Bardzo chciałbym już też domknąć całą drużynę, może do końca tygodnia, może początek przyszłego tygodnia. Kiedy zaczniemy ogłaszać, to tak naprawdę proszę pytać ludzi za to odpowiedzialnych. Ja mam ich znaleźć, zmieścić się w finansach i przekazać panu prezesowi do akceptacji. Ale jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Tak naprawdę brakuje nam zawodników na dwóch pozycjach, na przyjęciu i na środku. I pod tym kątem czynimy starania, a resztę to już mówię. No, jak będziemy mieli komplet, to będziemy, podejrzewam, sukcesywnie ogłaszać to wszystko. Wspomniał trener, że zapowiada się wiele młodych zawodników. Czy to jest jakby pokłosie tego, że ten budżet względem poprzedniego sezonu po prostu jest mniejszy, czy to jest wizja trenera, że stawiamy na młodych, którzy faktycznie mogą tutaj przez 3 lata być i pod wodzą trenera za 3 lata osiągnąć ten sukces, ten cel? Przede wszystkim nie wiem, jaki był budżet w zeszłym roku, więc ciężko jest mi porównać, czy ten budżet jest mniejszy, czy nie. Wiem, jaki budżet mam w tym roku, jakimi środkami mogę dysponować. W tym roku liga troszkę zwariowała, bo niektóre kluby zaczęły oferować takie pieniądze, na które po prostu my nie mieliśmy żadnych argumentów, dlatego część zawodników odeszła. Zrozumiałe, to jest wartość rynkowa. Natomiast mamy określony budżet i ten klub słynie ze stabilności wypłacalności. Więc też nie chcieliśmy obiecywać nie wiadomo jakich kontraktów, żeby później na przykład nie wypłacić ich. W związku z tym pomysł na drużynę jest moim pomysłem w ramach możliwości, które mamy. Oczywiście część zawodników ma kontrakty z zeszłego roku, ale też są po mojej akceptacji, więc w ramach pieniążków, które mamy, staraliśmy się zbudować najlepszą drużynę, czy staramy się w dalszym ciągu zbudować najlepszą drużynę, na jaką nas stać przede wszystkim. Natomiast czy jest to mniejszy budżet, czy taki sam, jest mi ciężko powiedzieć, bo nie było mnie w zeszłym roku. I ostatnie pytanie o sztab szkoleniowy, czy on też już jest skompletowany na nowy sezon? Tak, podpisałem umowę, także... Mam tutaj na myśli statystyka, asystenta, czy zostaje Leszek Chudzia chociażby? Tak, Leszek zostaje, jestem po rozmowach z Leszkiem, przedstawił mi swoją wizję, jak on by chciał pracować, na jakich zasadach, porozmawialiśmy troszkę o siatkówce, on naprawdę to jest dobry specjalista, porównując do, powiedzmy, standardów, które ja znam. Staramy się jeszcze znaleźć nową osobę do sztabu w postaci fizjoterapeuty czy fizjoterapeutki, ponieważ dla mnie to jest ważne i to był taki mój punkt kluczowy przed podpisaniem kontraktu, że chciałbym mieć taką osobę. Nie wiem, czy w tym roku zmieścimy się finansowo z osobą asystenta, ale mam jakiś na to pomysł, zobaczymy, czy to po prostu nam wypali. Panie trenerze, raz jeszcze witamy w Częstochowie i życzymy powodzenia. Dziękuję ślicznie, zapraszam na mecze ligowe.